Czajnikowy.pl. Dobra herbata. W 10 minutach woda nadaje się już do parzenia zielonej herbaty, no ale nie każdy chce tyle czekać, można się łatwo zagapić, także najlepszym sposobem byłoby wystudzenie tej wody przelewając do chłodnych naczyń. Postaram się zademonstrować, jak to najłatwiej zrobić. Tutaj powiedzmy będzie czajnik, w którym zamierzamy zaparzyć tę herbatę. Bierzemy wrzątek, świeżo zagotowana woda, wlewamy tutaj, ona teraz ma te 96 stopni mniej więcej. Wlewamy do tego naczynia, w którym będziemy parzyli. Co odzyskujemy? Po pierwsze, czajnik robi się gorący, co bardzo pozytywnie wpływa na parzenie herbaty, ponieważ nie spada już temperatura w czasie parzenia. Wygrzany czajniczek ma duże znaczenie w takiej sytuacji. Również woda traci temperaturę, przekazując ją czajnikowi i spada o, powiedzmy tam, no, w zależności od otoczenia, ale nawet do 10 stopni. Następnie bierzemy drugie naczynie, do którego przelewamy wodę z czajniczka. Nie ma się co martwić, że rozlewamy. Teraz czajnik jest gorący, a woda w tym kubku, straciwszy kolejną temperaturę w kontakcie z zimną ceramiką, ma właściwą temperaturę do parzenia zielonej herbatki. Także bierzemy filtr, tak jak polecałem, najprostsza, najwygodniejsza metoda parzenia. Bierzemy zieloną herbatkę, odpowiednia ilość, czyli no tutaj w zależności od herbaty, ale przeciętnie łyżeczka na filiżankę, czyli na około 400 ml czajnik, stołowa łyżka. Wsypujemy taką herbatkę do filtra i zalewamy wodą o właściwej temperaturze. Zalawszy taką herbatkę, przykrywamy. Jest to ważne, ponieważ wieczko utrudnia wymianę temperatury z otoczeniem, więc woda nie stygnie. Ważne, no, musimy pilnować czasu. Polecam różnego rodzaju stopery. W Chinach mierzy się to na oddechy. To też jest fajna ciekawostka. Chodzi o to, żeby czas, który spędzamy przy parzeniu herbaty, poświęcić herbacie. Także mierzy się oddechy. Herbata parzona przy liczeniu oddechów przy okazji ma taką, powiedzmy, funkcję medytacyjną. No, my używamy stopera, ponieważ ciągle gadam. Herbatę zieloną, przypominam, parzymy 2-3 minuty. Jeśli chodzi o dodatki do tych herbat, to co akurat teraz parzymy, to herbatka zielona z dodatkiem ananasa, papai, drzewa sandałowego. Ale takie mieszanki mogą być różne. Może mniej wprawionym nie polecam eksperymentowanie samemu. Można kupić już szeroką gamę różnych aromatyzowanych herbat. Suszone owoce przede wszystkim, poza tym różnego rodzaju przyprawy korzenne, goździki, kardamon, imbir, cokolwiek możemy tam dodać. Niejednokrotnie pieprz, nawet papryczki chili się trafiają. Także wszystko się właściwie nadaje. Herbata tymczasem się już zaparzyła. Wyciągamy filtr i filtr zostawiamy do kolejnego ewentualnego zaparzenia. Herbatki te owocowe, czyli bez herbaty, one głównie składają się z suszonych owoców i hibiskusa, który ma swój charakterystyczny kwaśnawy posmak i bardzo intensywny kolor, przez co herbatka lepiej się wtedy prezentuje troszeczkę. Tu na przykład czarna herbata, widzimy płatki słonecznika, które również mają swój charakterystyczny, bardzo subtelny smak. Są między innymi dodatkiem w tej herbacie. Co do herbatki, powinno się ją podawać oczywiście w czajniczkach. Najlepsze podobno są jak najbardziej okrągłe czajniki. Polecamy porcelanę, ponieważ tutaj porcelanę polecają wszyscy mistrzowie herbaciani. W Chinach popularna też jest czerwona glinka. To zależy od regionu, gdzie i jak parzymy. W Japonii porcelana powinna być jak najbardziej cieniutka. Powinny być do tego czareczki, czyli takie, no właściwie filiżanki, tylko bez łóżka. Typowo azjatyckie czarki. Ich objętość powinna mniej więcej mieścić się naraz w ustach. Oczywiście no, nie pijemy tego w ten sposób, bo nie dość, że się poparzymy, to absolutnie nie nacieszymy się tym smakiem. Chciałbym Wam pokazać teraz jeszcze ciekawostka, to jest bardzo śmieszne. Jak powinno się smakować herbatę? Sam język, czyli kubki smakowe, te podstawowe smaki wyróżnia, czyli tam słodki, kwaśny i tak dalej. A aromat
on dopiero jest wyczuwalny w nosie, czyli to jest smak, jest jakby mieszanką podstawowych smaków i aromatów. Aby dobrze to poczuć, należy rozpylić tę herbatę w ustach. To jest, po prostu wystarczy siorbać. To jest bardzo proste. Ja to zademonstruję teraz. Chodzi o to, że nie zanurzamy ust zupełnie w herbacie, tylko wciągamy powietrze, tak że herbata zostaje wciągnięta do ust i rozpyla się w całych ustach. Dzięki temu cieszymy się naprawdę wyraźnym smakiem. To wszystko, co dla Was przygotowałem tym razem. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się to przyda. Piszcie komentarze, lajkujcie. Czekamy na Wasze propozycje, jak zawsze, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia już wkrótce.